Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie, zobaczymy co na tym Paladynie uda nam się tak naprawdę zdziałać. Już jakiś czas tutaj nas nie było, sporo statystyk nam doszło tak naprawdę po ostatnim weekendzie Golda. Jak widzicie mamy tutaj już prawie 9000 w podstawie, jeżeli chodzi o HP, przebiliśmy już 200 milionów tego HP. Jak najbardziej dzisiaj akurat mam wszystko odłożone, żeby sobie to 9000 równe dobić i później będziemy w dalszym ciągu lecieć siłę. Także już jak wydamy tego Golda też się porównamy z Antoniako, bo ostatnio zauważyłem, że po prostu tego Antoniako wyprzedziliśmy ostatnio w tych statystykach, także no z levelem troszeczkę odstajemy, jeżeli o niego chodzi, natomiast jeżeli chodzi o te statystyki, to jak najbardziej udało nam się go wyprzedzić, więc to jest dla mnie git. Dobra, zaraz tutaj sobie to ogarniemy, no troszkę przeholowałem, ale to nieistotne. W każdym razie no już widzimy, mamy ładny rozstrzał, 12 tysięcy, 9 tysięcy, teraz lecimy sobie w siłę. Dobra, wszystko się nagrywa, na początek tak, blok reklamowy króciutki, streamki przede wszystkim, zapraszam wszystkich na Twitcha, link jest w opisie, link podejrzewam, że jest też przy piętym komentarzu, do followowania, ponieważ robimy sobie streamki, wczoraj był też streamek, blisko 2 godziny. Tak naprawdę już była taka jakość, jaką chciałem, była kamerka, było normalne audio i tak dalej, i tak dalej. Są już grafiki na Twitchu ogarnięte, także powoli można powiedzieć, że się to rozwija. Tam chyba w najlepszym momencie było 50 osób albo 49, więc generalnie no fajne ilości zaczynają przychodzić. Nie wiem, czy dzisiaj będzie, planuję, że będzie, ale tak naprawdę najlepiej po prostu wbijcie, zostawcie obserwującego, followka tak zwanego i będziecie wiedzieć, czy się streamek pojawi, czy się nie pojawi. Dostaniecie po prostu powiadomienie, także zapraszam. Oprócz tego zostawcie pod tym filmem kciuka w górę i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Kciuk w górę pomoże w zasięgu, subskrypcja pomoże w rozwoju kanału, więc zapraszam do zostawienia i okej. Nie przedłużamy już tutaj zbędnie, tylko sobie po prostu lecimy. Dobra, i tak naprawdę co? No chyba wchodzimy w te lochy, nie? Chyba wchodzimy w te lochy, bo nie ma za bardzo co tutaj innego robić. Tak mi się wydaje. Wiedźma coś dzisiaj chce od nas? Nie, już nic nie chce z tego co widzę. Wszystko co chciała już jej oddaliśmy. Tu mam jakieś itemki po 2,5 miliona, bardzo dużo zresztą ich, natomiast no jeżeli nam braknie miejsca, to oczywiście sobie posprzedajemy niektóre, nie? Bo teraz tego miejsca mam tutaj sporo, więc jakby no tak to wygląda. Dobra, lecimy tutaj do lożków przede wszystkim. No i co? No i spróbujemy tą górę Olim, spróbujemy tego Zeusa. Aha, jeszcze miałem się porównać z tym Antoniako, no to możemy to zrobić w tym momencie. Zobaczmy, on ma tutaj powiedzmy 13 tysięcy w zaokrągleniu tej siły i powiedzmy 7,5 tysiąca w zaokrągleniu tej wytrzymałości, więc generalnie ma 20 700, nie? Niech będzie 20 700 mniej więcej łącznie tutaj statystyk, no a w naszym wypadku jest to no 21 tysięcy, nie? Jakby nie było 21 tysięcy, więc jak najbardziej git i jak najbardziej udało nam się w tym momencie go przegonić, mimo że tych statystyk bardzo, ale to bardzo długo miał więcej od nas. Raczej Golda, nie Kitra, nazwijmy to. Ja tutaj dość długo kitrałem, no jak widzicie teraz już wydałem wszystko, ale z tego co wiem on tutaj regularnie dodaje, więc no lekko, bo lekko, ale go przegoniliśmy, także powolutku będziemy odbijać. Możemy tutaj go zaatakować sobie z ciekawości. No on te statystyki ma o wiele lepsze od nas. Tej siły tutaj przede wszystkim o wiele więcej. No ale wynika to z tego, że po prostu no te jego gemy już dochodzą do praktycznie 1000, nie? Więc jest to bardzo, ale to bardzo dużo. No i tutaj pytanie, ile on zrobi tych bloków. Zobaczcie, że on nas tutaj bardzo bije mocno. No ale to wynika z tej siły, nie? Z tej przewagi siły. Ale to jest do zniwelowania. No podstawy już mamy lepsze i tak dalej, więc jakby to wszystko jest do zrobienia. No i tutaj jego bloki, nie? Te jego bloki dużo robią. No nie wiem, no to jest takie dobre porównanie, ale zobaczcie, no tutaj ma już 1000 na broni, 1004, wszędzie ma 1004, 1011, 1019 nawet ma jakiś gem, no a my tutaj mamy niecałe 900, 860, no dużo na tych gemach tracimy, dużo. Jak będziemy mieli podobne gemy, to wtedy jak najbardziej się z nim będziemy mogli porównać, ale nie wyglądają źle te walki, nie? Dobra, przechodzimy do Zeusa, nie będziemy to jakoś bardzo przedłużać tego odcinka, popróbujemy sobie co nieco poklikać, zobaczymy czy nam się uda, czy nam się nie uda. Zeus to jest mag dosyć tanki, nie bije też jakoś bardzo, ale to bardzo dużo, tak naprawdę, możemy zresztą zobaczyć, no troszkę nas tam powiedzmy ciuła, no ale jak my walniemy kryta, to też mu troszkę zabieramy, więc jakoś to wygląda, no zobaczymy, czy uda się go pokonać, tu przy okazji zrobiliśmy misję dnia i dobra, zerkam trochę na drugi monitor, bo się boję, że znowu nie nagrywam, bo ostatnio coś mi się tak dziwnie w głowie ustawia, że czasami przerywam nagrywanie przypadkiem misklikiem, ale dobra, widzę, że wszystko jest w porządku. Lecimy, no tak jak mówię, zajmuję się teraz tymi streamkami na Twitchu, fajnymi w pierwszy streamek, gdzie już ustawiłem alerty 50
zł mi wleciało od kilku osób, więc jakby od razu to zainwestowałem w grafiki, te grafiki już są na tym Twitchu, macie tam fajne te kafelki, macie taki banerek, jeżeli jestem offline, to jest taki ładna grafika, no i tak jak mówię, taki baner ogólny kanału jakby Twitchowego, którego tak naprawdę za bardzo nie widać z tego, co widzę teraz dopiero, no ale też jest, nie? Też jest, jeszcze planuję sobie tam od grafika kupić może ze dwie sceny jakieś takie ładne i jeszcze może jeden kafelek, bo zapomniałem o kafelku z kontaktem, żeby tam podać, wiecie, jakiegoś maila, jakiś Discord i tak dalej, bo to wiadomo, że się przyda, ale to tam w przyszłości, nie? Tak jak mówię, no wczoraj było prawie 50 osób, albo nawet było to 50 osób, ja tak bardzo nie śledzę tych od czasu do czasu, tam w trakcie live'a mi się przypomni, to odpalę, bo mam taką kartę specjalną otworzoną zawsze, żeby śledzić mniej więcej szczegóły transmisji, którą prowadzę aktualnie. Więc no jak na, tak naprawdę no 200 followków, a wczoraj było blisko, czy tam nawet przebiliśmy te 50 osób, no to sporo, nie? Jak niby nie było sporo, tak jak mówię, cały czas się staramy o to, żeby tego towarzysza dostać, żeby można było kupować subskrypcje, żeby były te punkty kanału, bo ludzie o to często pytają. Jeszcze mi brakuje, z tego co wiem, chyba 3,5 godziny streamowania i bodajże brakuje mi chyba 4 dni po prostu streamowania, nie? Bo to w miesiącu trzeba 7 dni przestreamować, żeby go dostać, więc jakby brakuje mi 4 dni i będziemy mogli sobie te subskrypcje ogarnąć i tak dalej, także no wszystko idzie w fajnym kierunku, nie? Wiadomo, no ten Twitch taki spoko, tylko że teraz no na tych live'ach co? Ja tutaj sobie przeklikuję te konta i tak naprawdę nic się nie dzieje. Wczoraj troszeczkę tam na Łowcy Tornadka żeśmy sobie poklikali, tak można powiedzieć delikatnie, ale no nie chcę zabierać za bardzo kontentu tutaj z kanału, więc jakby takie harde klikanie jak na przykład to, które zaraz wstrzymujemy, bo tutaj tego Zeusa widzę, że jeszcze chyba nie ubijemy, no to chcę sobie zostawić na kanał i na odcinki, a na live'ie tak na chillku, wiecie, pogadam z wami i tak dalej, i tak miałem takie z tyłu głowy, że kurde, ale nudy na tym live'ie, ja wchodzę, a tam 40 osób siedzi, mimo to, że tylko gadałem z czatem, za dużo nie robiłem, także no faktycznie bardzo mi miło. No i zobaczymy jak to się będzie rozwijać, wkręciłem się delikatnie w te streamki, jak będą jakieś weekendy epickie, których wy bardzo nie lubicie na kanale oglądać i tak dalej, no to wydaje mi się, że takie streamy będą odpowiednie, legendarny loch, start jakiegoś serwera na przykład też bardzo chętnie bym przestreamował, bo wiem, że bardzo dużo osób to ciekawi. Sorki, ale już tutaj głos tracę, więc tak jak mówię, dopiero będzie się działo, nie? Ale na razie taki, kurde, już tu przeholowałem, zagadałem się, na razie takie, wiecie, żeby po prostu sobie to jakoś ogarnąć, żeby jakoś tam się wdrożyć w te streamy, żeby się bardziej nauczyć to robić, no to jak najbardziej spoko. Dajcie znać, co tam u was ciekawego słychać, zawsze o tym mówię w filmach, znaczy zawsze, bardzo często, a mało kto mi odpisuje, także możecie napisać, co tam słychać, jak tam wam generalnie leci. Wiem teraz, że chyba do szkoły dużo osób wróciło, nie? No bo jednak sporo osób, które mnie oglądają, to jeszcze tam do szkoły chodzi, więc chyba się teraz ferie skończyły, ale nie wiem, czy to jest zdalnie, czy nie zdalnie, chyba klasy 1-3 nie zdalnie, a reszta nadal zdalnie. No ja teraz też będę miał zapiernicz na studiach, tak naprawdę się zbliża to, bo tam wiecie, sesja, te sprawy, zaliczenia różnych przedmiotów, już ten weekend mam jedną rzecz, więc też troszeczkę te streamki, ostatnio tak chcę, żeby były codziennie, ale na pewno jakaś tam przerwa będzie, ale to zawsze informuję na streamie pod koniec każdego, kiedy tam możecie się spodziewać kolejnego, tak jak mówię, dzisiaj może o 19 znowu będzie gdzieś z 2 godzinki, ale no to jeszcze wszystko się okaże, tak? Zawsze odpalam tam jakoś jakby za 15-19, jeżeli ma być o 19, żeby na spokojnie każdy mógł sobie tam wbić, każdy zdążył i tak dalej, dobra. Upiorni jeźdźcy, no to jest blok dość duży, myślałem, że może tutaj się jakoś uda przypadkiem ich pokonać, ale z tego co widzę nie ma opcji, no zobaczcie, że bardzo malutko nam do 431 levela brakuje. Kurde, gdzieś ostatnio chrypa straszna, ale dopiero niedawno wróciłem z dworu, a wiecie, teraz takie są temperatury, w ogóle dajcie znać, czy u was też jest tak zimno, bo u mnie to potrafi być w nocy po minus 20 kilka stopni, także no trzeba palić non stop praktycznie. Dobra, mamy Paula Terre, który jest magiem akurat w tym wydaniu, w tym lochu, no i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać, jeżeli jakieś krytyki by siadły mocne, obejrzmy tą walkę w ogóle, jak to wygląda, tutaj krytyk, no i szedł na hita, tutaj też krytyk, też szedł na hita, tutaj akurat zwykły, no ale ten nic to nie dało, no i my tutaj też schodzimy na hit, ale to był krytyk, okej, no to obejrzmy jeszcze raz, tutaj ten zadał kryta, ten tak samo kryta, ta też kryta, okej, pół HP,
No jak my tutaj krytyk, no ale on zwykłym też nas zabija, no to chyba nie ma opcji go pokonać, to by musiały się same krytyki z górnego rozrzutu, a nie wiem czy na tyle obrażeń mamy po prostu, więc jakby no tak to wygląda. Kurde, tutaj gdzieś krzywo tą kamerkę mam delikatnie, ale to nic. Góra Olimp, no Góry Olimp to nie ma w ogóle opcji jeszcze pokonać, więc nie ruszamy tego. Strażnik Złotego Jaja, to jest wojownik i tego myślę, że może byśmy pchnęli, nie? No już tutaj wchodzi ten etap, że niestety te lożki bardzo, ale to bardzo ciężko idą i raczej tutaj będzie ciężko cokolwiek przeklikać, zwłaszcza na Paladynie, no ale będziemy regularnie się starać. No ostatnio głównie skupiliśmy się na tym Tornadzie. To Tornado pokonaliśmy, rekord pobiliśmy, który cały czas tam jest, że tak powiem, wpisany. Jeszcze nikt nas nie przeskoczył, ale pewnie wkrótce to zrobią. No ale zobaczymy. No to zobaczcie, tutaj on ma milion HP. Miliard ma HP nawet. No a my tu zbijamy nawet do 200 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się generalnie, że może faktycznie być coś w tym, żebyśmy go pokonali, ale nie wiem, no zobaczymy. Tak jak mówię, no zimno jest ostatnio strasznie, kurde, no dosłownie pomieszczenie, w którym ja jestem, ja zamykam ten pokój często i tak dalej, to się wychładza dosłownie w godzinkę, w dwie od razu trzeba palić. Także no ostatnio nieźle nam ta zima, że tak powiem, daje w kość, ale spoko, nie? Wydaje mi się, że spoko. Bo jednak szkoda, że nie było takiej pogody w święta, to jedyny mam powiedzmy zarzut, ale tak to generalnie spoko, no bo wiecie, no zima to powinien być ten śnieg, a tutaj listopad nic nie było, grudzień nic nie było, no i teraz w tym styczniu fajnie, że troszeczkę tego śniegu spadło, teraz znowu sypie praktycznie non stop już gdzieś około tygodnia chyba, nie, odśnieżam cały czas podwórko i tak dalej, no bo się nie da, ale w porządku, nie, w porządku, lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Więc tak, swoją drogą też dzisiaj jechałem w pewne miejsce, jechałem chyba 18 km, czy tam 17, coś w tym stylu i nie widziałem nawet kawałka czarnego asfaltu, więc to i jechałem przez miasto, więc to też mnie ciekawi, że nie było widać pasów ani nic takiego, no totalnie, totalna abstrakcja dla mnie, nie, że w mieście i jakby nie jest to odśnieżone, no ale nie wiem, no wiem, że padał śnieg u mnie przynajmniej gdzieś tak o 3 nad ranem. Zaczął, o 3 w nocy bardziej, więc no jakby potem jak jechałem to już nie padał, więc to nie był świeży śnieg i tak dalej, tylko już był taki, że tak powiem, przejeżdżony i tak dalej. No ale dziwne, nie? Dziwne, że to nie było odśnieżone, ale nieważne, no nie o tym tutaj. No strażnik Złotego Jaja, kurde, zobaczcie jak on kusi, no 177 milionów z miliarda mu zostaje, a on nie chce nam paść. No ale dobra, powiedzmy, że jeszcze te 200 grzybów na niego wydamy. To jest chyba jedyny loch, jaki będziemy w stanie kliknąć, o ile przyciśniemy, jeżeli tam Kunegunda nam pomoże, jeżeli fajna próbka nam siądzie, więc będziemy musieli faktycznie... no na nim się skupić najbardziej, nie? Bo inne lochy wydaje mi się, że jeszcze nie są za bardzo do zrobienia. No ale zobaczymy. Tak jak mówię, no zapraszam Was na te streamki, bo ostatnio, tak jak już zresztą mówię, chyba drugi albo trzeci raz wkręciłem się w to dość mocno. Też fajna jest interakcja z widzami, nie? Bo jednak wiecie, no odpisuję na praktycznie wszystkie komentarze i tak dalej, więc jakby cały czas tam się staram z Wami mieć ten kontakt, no ale na streamie bezpośrednio to jest jednak coś, nie? Poza tym, no na odcinkach też jestem trochę inny, możecie mieć świadomość, że na odcinkach jestem taki bardziej żywy, taki nie mówię niektórych rzeczy na przykład i tak dalej. Na streamie jestem delikatnie inny, na streamie też nie tryskam tak energią, jak teraz cały czas do Was nawijam i tak dalej, no bo ciężko by było coś takiego utrzymać przez 2 godziny, nie? Tutaj odcinek będzie trwał załóżmy 20 minut, może góra pół godziny, więc no to ma być, to ma tak wyglądać. No a na streamie sobie na chillku siedzimy, na spokojnie gadamy, jakieś tam muzyczki słuchamy, więc jak dla mnie jest jak najbardziej spoko. Dobra, no jeszcze mamy 60 prób na tego strażnika Złotego Jaja, zobaczymy, no znowu 148 chyba tam było, o ile dobrze widziałem, no słabiutko, że tak to wygląda niestety. No ale co zrobić, nie? No jeżeli go nie pokonamy, no to lipa, no ale przynajmniej mam znak, że jakby na tym Paladynie znowu długo nic nie ruszymy. No tak jak mówię, odcinek z Paladyna już jakiś czas temu się pojawił, był ten Weekend Golda, tych statystyk podbiliśmy naprawdę bardzo dużo, także no liczyłem, że coś faktycznie się coś zadzieje, powiedzmy, w tym kierunku, w kierunku tych lochów. No ale dobra, nie mówmy hop, bo jeszcze jest tak jakby trochę lochów do przeklikania, a dokładniej 3 i zobaczmy Tora. Tor to jest wojownik, okej, okay, no i tego wojownika, zobaczcie, no tutaj takie próby, HP ma o wiele mniej niż ten strażnik, bo ma 720 milionów, a nie miliard, tak jak tamten. Jakieś te próby na początku były, ale ten jest, zobaczcie, o wiele twardszy, nie? Poczekajcie, on ma 90 tysięcy siły, a tamten ma ile? 89, okej, okay, no to jakby 480 level, a ten ma który?
485. No okej, okay, no oni są bardzo, bardzo podobni, nie? Tylko że ten ma o wiele mniej HP, no ale zobaczymy. No i ten ma jakieś odporności tutaj, odporny na błyskawice. A jakie mamy runy w ogóle? Tu mamy zimno, tu mamy ogień, tu mamy zimno i tu mamy co? Ogień. Okej, okay, no to w teorii jak najbardziej git, w teorii powinno być spoko. Łączne odporności też powinniśmy chyba mieć. Tutaj wszyscy, przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko jest w porządku. Jeszcze to przebadam, powiedzmy, zanim do niego wejdziemy. No tak, wszyscy mają po 75% i wszyscy mają po 15 HP. Także jest git, nie? W teorii na niego jest jak najbardziej spoko, bo nikt mu nie zadaje obrażeń od błyskawic i nikt mu też nie zadaje... I wszyscy mają odporność na te jego błyskawice, nie? Więc jakby powinno być ok, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wychodzi. Także tak jak mówię, możecie mi napisać, jak tam idzie rozwój waszych postaci, bo to też mnie zawsze ciekawi. Ostatnio na streamku w ogóle się dowiedziałem, że dużo osób ma bardzo fajne postacie, bo też tam na streamku pytałem, żeby jak macie jakąś taką 450 poziom plus, to żebyście mi podsyłali. No i sporo osób jakby nie było, miało takie postacie. Ja zawsze myślałem, że raczej ludzie, którzy oglądają mnie, no tak 300 poziom, 350 to taki max, ale jednak dużo osób było nawet takich, które mają postacie w jakimś top 30, top 20, więc fajnie, fajnie na takie postacie sobie popatrzeć, także no spoko, jestem zadowolony. Nawet mi niektórzy tam pisali, że wyprostowali postać dzięki tam moim jakimś poradom i tak dalej, także no bardzo mi miło z tego powodu. No i co mogę powiedzieć, no dziwnie mi tak, nie, bo ja jakby grając w tą grę mam troszeczkę swoją filozofię rozwoju postaci, tak nie wiem zawsze, czy dobrze doradzam, nie. Jeżeli chodzi tam o jakieś pupile i tak dalej, no to raczej wydaje mi się, że dobrze, ale jeżeli chodzi o coś innego, no to raczej różnie z tym bywam. Dobra, wiecie co, jeszcze tak 40 grzybów i lecimy dalej, bo chyba ten tor niestety też nam nie padnie. Na początku były fajne próby, no ale teraz widzimy, że jest dość duża lipa. Dobra, no jeszcze 17, okej. Okay. No myślałem, że coś padnie, nie? No dobra, no to chyba zostaje nam 13 piętro. Taki lock, który faktycznie możemy zrobić. No bo jeżeli to 13 piętro nie padnie, okej. Okay, no to może być słabo. Dobra, tu jeszcze mamy górołaza, okej. Okay, ten górołaz to jest wojownik. No i zobaczcie, ten górołaz ma jeszcze mniej HP od tego tora i ma co? O wiele mniej siły, nie? Bo ma tylko 47,5 tysiąca. Dobra, no to górołaz. Lecimy z tym górołazem. Z tego co wiem, jak górołaz nam padnie, to bodajże trzech kolejnych też powinno nam paść, więc w sensie tak jest w świetle i w mroku chyba też tak było, ile pamiętam dobrze. Chociaż nie, to było na Berserku, to tam byli magowie. No to nie, to może wcale tak nie być, ale okej, no chociaż niech ten górołaz padnie, już będzie to jakiś tam, powiedzmy, kroczek do przodu delikatny, ale czy faktycznie coś takiego nam się uda, no to zobaczymy. No 200 milionów HP, jest to już fajna liczba, którą udało nam się, że tak powiem, przeskoczyć na tym paladynie. Także no git, nie? No paladyn ma taki przelicznik jak wojownik, więc jakby ma on w tym momencie najwięcej HP z naszych wszystkich postaci. No ale mówię, no dobiliśmy do tego 9000 w tej podstawie i jakoś to zaczyna wyglądać. No spoko, no tutaj zobaczcie, praktycznie nie ma żadnych bliskich prób. Znowu na początku były chyba z dwie bliskie. To tak specjalnie chyba gra nam daje taką nadzieję, że może go faktycznie pokonamy. A tutaj w teorii, a tutaj w praktyce bardziej... No jak sami widzicie, nie wygląda to wcale jakoś dobrze. Będę się przymierzał do zamykania tornada na Demon Hunterze. Póki co tam mam bardzo mało miejsca. Tak jak mówię, no wczoraj na streamku sobie klikaliśmy troszkę tamto tornado, dopóki mi się miejsca nie skończyło. Teraz będę znowu tam wieźmie oddawał te przedmioty, znowu tam. Jeszcze mi tam zostało chyba 150. Także może zrobimy coś takiego, że na streamkach będę to delikatnie klikał. A jak mi już nie zostanie wcale tak jakoś bardzo dużo, to już nagram po prostu odcinek zamykania. Bo wydaje mi się, że ten Demon Hunter już powinien to zrobić powoli, nie? Powinien powoli się już zbliżyć do tego, żeby to zamknąć. No bo jednak no nie można mu odmówić, że w lochach nie jest taki zły, nie? Także sobie oczywiście z tego też odcinek nagramy. Dobra, znowu tu uciekam ze środka kamery. Strasznie mam taką manię, żeby wszystko było równiutko, wszystko na środku. Na streamie to tam siedzę i jakby bardzo mnie to nie interesuje, ale jednak na odcinku chciałbym, żeby było to ładnie. Dobra, no ile jeszcze? Może ze 100 grzybków na niego, no bo tak naprawdę jak nie on, no to nam jeszcze zostaje tutaj... mamy 19 minutę, okej, okay, to nie ma tragedii. No gdyby nie on, to nam zostaje tutaj 13 piętro tylko. No i jeżeli też, okej, okay, padł, dobra. Mamy w końcu jakiś progres na tym odcinku, super. Dobra, dostaliśmy jakąś rękawicę. To jest rękawica dla zwiadowcy. Ale za dużo tutaj nam nie daje, więc ją wrzucimy na razie tu, to możemy na razie sprzedać, niech będzie, później tam sobie to po prostu rozmontujemy, dobra. No i co, od razu możemy obejrzeć, jak to tutaj nam padło.
Aha, to nam się z tego co widzę nie zapisało, ale chyba nie stracimy tego dzięki temu. Cyk, cyk, no i dobra, i zobaczmy. Okej, teraz się zapisało jak najbardziej, dobra, git. No i lecimy tutaj, mamy tego górołaza. No, ten zrobił nawet sporo, zobaczmy na Magusia. Maguś 2 potężne kryty, więc też git. No i tutaj Kunegunda, 430 milionów do zbicia. No i zobaczcie, no Kunegunda, klasa, potem Fireball za 50 milionów. No i tylko nam zostało tak naprawdę go dobić, co też nie było takie wcale proste, ale udało się. Więc git, no Kunegunda zrobiła robotę, czyli tak jak te lochy powinny działać, jeżeli chodzi o zwiadowców i o tutaj wojowników. Dobra, teraz mamy maga z tego co widzę, no ale zobaczymy, czy on jest do zrobienia, czy nie bardzo. Więc okej, lecimy. Tak, dokładnie, to jest mag. Chyba teraz będzie mag, potem będzie zwiadowca i potem będzie znowu mag i potem znowu wojownik. No ale no zobaczcie, no tutaj berserkiem pamiętamy, kto oglądał ten odcinek, ten wie, że jak zrobiliśmy górołaza, to potem trzy kolejne poleciały tak o, bez problemu, no bo to był, tak jak mówię, no mag, zwiadowca i znowu mag. Zwiadowca pewnie by nam padł i to dość szybko, jeżeli chodzi o tego paladyna, no ale tutaj mag z tego co widzę nam po prostu nie padnie, więc na tym magu się po prostu zatrzymamy niestety. No to nie jest berserk, no nie ma tutaj wymagać nie wiadomo czego, nie możemy wymagać nie wiadomo czego, no bo jednak nie jest to wcale takie proste, jeżeli chodzi o lochy i o paladyna, także na spokojnie tutaj sobie farmimy te statystyki i na spokojnie będziemy tutaj próbować to top 1 w końcu zdobyć. No tutaj ta kopalnia nas ogranicza, mamy w tym momencie 44, jak widzicie brakuje nam troszeczkę drewna jeszcze, ale dzisiaj jeszcze nie rzucałem kostkami, to może coś tam się uda, ale to zrobimy na streamku, o ile będę robił. Natomiast tutaj Antoniako chyba ma wpisane, że no właśnie, on ma 95 kopalnię, więc jakby no tak to wygląda, nie? Także no jeszcze sporo do niego nam brakuje, ale z tego co wiem on robi kontry, ja właśnie tutaj nie mam nikogo z kontrami. Jeżeli ktoś ma jakieś eko takie solidne na tym serwerze, to może się do mnie odezwać, nie? O jakieś kontry i tak dalej. No ja mam tu 20-20, także jakoś to myślę, że będzie nam szło. Ale no, te surowce tak naprawdę w tym momencie mnie bolą, no bo nie jestem w stanie tutaj kółkiem i ja też tu sporo tej kopalni skipuję, ale nie jestem w stanie kółkiem i kostkami, tak wiecie, na bieżąco, że tak powiem, nadrabiać. Tu już mamy w ogóle kopalnię 32, także jakoś to idzie. Dobra, wracamy do tej Joffrey, czy jak to się tam czyta, nie chcę tutaj wyjść znowu na jakiegoś, na jakąś osobę, która nie umie z tego... tych postaci nie zna po prostu, bo tak, nie znam, także nie będę tutaj się ośmieszał. Dobra, no powiedzmy, że jeszcze te do 50, nie? Czyli jeszcze te 20 grzybów powiedzmy, no bo wydaje mi się, że nie ma sensu w ogóle na nią tutaj wydawać grzybów, no bo nie jest ona jeszcze do zrobienia, no nie jesteśmy berserkiem, żeby tutaj zrobić nie wiadomo co. Dobra, tutaj mamy choleryczkę Hanę i czy ta Hana jest do zrobienia? No zobaczmy, jak to tu w ogóle wygląda. No tutaj krytyk fajny. Okej, tu już dużo damage'u straciliśmy, tutaj też bez krytyka, tu jakiś widzę, że krytyk, dobra, tutaj zbiła nas na, że tak powiem, krytyki, no i nam tutaj mocnego kryta, ale zobaczcie, to jest do zrobienia mi się wydaje, ten powinien dwa krytyki, ten tu schodzi i tak na hita, no ale bez krytyka, ta schodzi na hita, no a my powinniśmy chyba ustać dwa, dokładnie, no. No zobaczcie, to jest do zrobienia, dobra, klikamy to. Akurat no, z magami widzicie, że dość łatwo te obrażenia wyliczyć. Także tutaj z magami wydaje mi się, że można łatwo się, że tak powiem, dowiedzieć, czy można coś klikać, czy nie można. No zresztą sami widzicie, tam na przykład w tej próbie, jeżeli Barbar by troszeczkę więcej obrażeń dołożył, to byśmy już ją pokonali. Także tak jak mówię, no ona jest do zrobienia, tylko trzeba po prostu szczęścia. Głównie tak naprawdę no my i Barbar musimy ustać te dwa hity i tam taki odwet zrobić dwoma krytykami, no tam 20 milionów było, no ale wydaje mi się, że jest ona faktycznie do zrobienia. No regularnie tutaj wymieniam kamyki tym naszym bachołkom, jeżeli jakieś 900 plus dropią, no to lecą oczywiście do nas, no i jakoś to powoli idą te statystyki, nie? No tak jak mówię, no już ta kopalnia jest na fajnym poziomie, z tego co wiem między 60 a 100 bardzo nie ma dużej różnicy, więc jak już będzie na 60, to już po wymianie tych kamieni będziemy mogli w miarę się porównać tutaj z Antoniako i to też wydaje mi się, że będzie takie dobre porównanie wojownika i paladyna, nie? To będzie takie dobre porównanie, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o to PvP, bo długo było przekonanie, że wojownik jest najlepszy w PvP,
Potem takie przekonanie się pojawiło, że jednak Paladyn jest od niego lepszy, co może być faktycznie prawdą delikatną, w sensie nie ma tam jakiejś nie wiadomo jakiej różnicy, tam to bardziej jest kwestia tego, czy jakby wojownik zablokuje tyle obrażeń, żeby tego Fireballa sobie zablokował, wiecie, czyli jakby żeby wyszedł na zero, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, będzie można to porównanie zrobić, no i sobie... Po prostu zobaczymy, tak jak mówię, nie? Może jakiś odcinek nagram z takiego porównania, czy coś w tym stylu, no ale to wszystko jeszcze przed nami. Dobra, no zobaczcie, nie chcę ona paść, kurde. No tutaj te próby są takie, że powinna, w sensie no nawet liczyliśmy, tam było 19 milionów. No liczyłem, że chyba ją pokonamy, ale tutaj nie wygląda wcale jakoś tak, jakby faktycznie miała paść. No dobra, no jeszcze te 100 grzybków do 2000 powiedzmy na nią wydamy. Jeżeli się nie uda, no to trudno i lecimy dalej. Nie ma co tutaj się w ogóle zastanawiać. Lecimy dalej, kończymy w sumie, no bo to już jest ostatni loch. No dużo nam się nie udało dzisiaj zrobić, tylko jeden loszek, więc no średnio. Level dobiliśmy, więc no git powiedzmy. Ale no gdyby nie ta Kunegunda, to byśmy w ogóle dzisiaj nic nie zrobili. Także nie jest to wcale takie kolorowe, no ale już wiemy, że zresztą no widzicie, ja wam to mówiłem, że już ciężko mi w ogóle z czegokolwiek nagrywać, bo wszędzie te lochy są tak dopchane, że nie ma praktycznie co robić na tych postaciach wszystkich, dosłownie. No jedyne co jest, na czym jest coś do roboty, to jest łowca i tornado, ale znowu tam dochodzi kwestia braku miejsca w ekwipunku. Tam było 8 milionów, kurde, no jaka bliska próba, no słabiutko, że tak to wyszło. No ale trudno, no przynajmniej mamy pewność, że na następnym odcinku raczej powinna ona paść. Ten strażnik smoczego jaja tak samo powinien paść, dobra, już tu przeholowaliśmy, więc generalnie no jakiś tam potencjał na te lochy na za jakiś czas, powiedzmy za miesiąc czy coś w tym stylu będzie. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, górę oaza wam pokazałem, więc jakby nie ma z tym problemu, nic więcej nie zrobiliśmy. I okej, także zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, zostawić followka i czekajcie na streamki. Zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, to już chyba mówiłem, czy nie mówiłem, nie wiem. Subskrypcję z dzwoneczkiem, no generalnie wiecie co robić, już to mówiłem na początku odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.